Szczęść Boże, Robert Zawadzki. Jest to program Zrozumieć Antycywilizację. Tematem dzisiejszego odcinka jest europejski szantaż ekoterrorystów. Moim Państwa gościem jest pan Oliwier Pochwat, publicysta Media Narodowe. Szczęść Boże, panie Oliwierze. Niech będzie pochwalony Chrystus. Witam Państwa, witam pana redaktora. Dzień dobry. Co jest powodem aktów ekoterrorystów na dzieła kultury w Europie? Panie redaktorze, na to pytanie można odpowiedzieć w dwojaki sposób. Pozwoli pan, że mimo że tego nie powinienem robić, no, najmocniej przepraszam, zadam panu redaktorowi pytanie, którą pan woli bardziej odpowiedź? Czy tą poprawną politycznie, wpisującą się w taką narrację ogólnomedialną, czy jednak może pan woli, żebym odpowiedział w taki najbardziej brutalny sposób, który opisuje rzeczywistość i zachowanie współczesnej młodzieży? Panie rektorze, którą pan woli wersję? Wybieram wersję ta, która jest zgodna z prawdą, czyli wersję drugą. No oczywiście, powiem panu tak, to może ja tak najpierw odpowiem, jak powinienem odpowiedzieć, a później powiem, jak tak rzeczywiście jest. Jeżeli chciałbym być poprawny politycznie, powinienem napisać, bo młodzież próbuje ratować świat, troszczy się o planetę, dlatego próbują zwrócić uwagę na kryzys klimatyczny i dopuszczają się takich aktów wandalizmu. To byłaby odpowiedź poprawna politycznie, ale skoro pan redaktor wybrał tą brutalną prawdę, to spieszę z wyjaśnieniem. Niestety dzisiejsza młodzież stała się pionkami w grze globalnych korporacji, stała się narzędziem, stała się produktem i niestety dzisiejsza młodzież jest pozbawiona tego kręgosłupa moralnego. Im wydaje się, że coś zmieniają, że rzeczywiście zwracają uwagę na jakiś problem. No nie, nie zwracacie uwagi na problemu, na problem. Wręcz przeciwnie, nawet jeśli dopuszczacie się takich aktów wandalizmu, to nikt was nie bierze na poważnie. Tylko wszyscy mają was, przepraszam za to, co powiem, za jakichś głupków, za jakichś oszołomów, którzy niszczą dzieła wielkich tego świata. Bo przecież Vincent van Gogh, nie możemy powiedzieć, że to jest artysta nikomu nieznany. Jest to malarz, doskonały malarz, który cierpiał na choroby psychiczne, który ból swojej egzystencji potrafił przelać na doskonałe dzieła. Artysta, który jest szanowany, a grupka jakichś, prawda, młodziaków próbuje niszczyć jego obrazy. I ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć retorykę, no ale to jest w słusznym celu. No nie, to nie jest w słusznym celu. Dlaczego to nie jest w słusznym celu? Dlaczego w takim razie ta młodzież nie pójdzie pod siedzibę wielkich korporacji, które niszczą ten świat i tam nie protestuje? No bo zaraz by się pojawiła ochrona, by ich spałowała i by nie było problemu, a w takim, prawda, muzeum, kto im zrobi krzywdę? Nikt im nie zrobi krzywdę. Zresztą nie oszukujmy się, to są produkty medialne, przecież muszą być kamery, muszą być reflektory. No gdzie najlepiej robić taką akcję happeningową, co nawet nie jest happeningiem? Przecież wiadomo, że w muzeum, a nie pod siedzibą wielkiej globalnej korporacji. To jest niestety ta brutalna prawda, którą musimy powiedzieć. Musimy to głośno powiedzieć. Dzisiejsza młodzież stała się pionkiem, ale też narzędziem globalistów. No i cóż mogę więcej rzec? Każde pokolenie o coś walczy. I to w pewnym momencie zauważyli można władcy tego świata. No i niestety współczesną młodzież przekabacili za pomocą środków masowego przekazu na swoją modłę. A oni nawet sobie z tego nie zdają sprawy, no bo niestety gdzieś został popełniony błąd w edukacji. Młodzież sama się pozbawiła pewnych autorytetów, pewnych wartości, ale również tego kręgosłupa twardego moralnego i rozróżnienia, co jest dobrem, a co jest złem. Mhm. No, ale tu widzimy, że jeszcze w debacie publicznej od niedawna pojawia się tutaj sugestia odejścia od paliw tradycyjnych. No, czy ekoterrorystom naprawdę, no tym właśnie ekoterrorystom naprawdę zależy na ochronie środowiska? No, już pan troszeczkę wspomniał na ten temat, ale chciałbym pan powiedzieć coś więcej. Panie redaktorze, powiem panu tak, jeżeli ekoaktywistom rzeczywiście by zależało na ochronie środowiska, ale tu należy rozgraniczyć, bo są rzeczywiście organizacje ekologiczne, które dobro planety mają na swoich sztandarach i rzeczywiście to realizują, ale też mamy grupki, które nie mają nic wspólnego z ochroną środowiska, tylko tak jak wspomniałem, są produktem. Ja mówię, sprawdzam. Jeżeli rzeczywiście ekoaktywistom, ekoterrorystom zależy na planecie, na ratowaniu planety, to pokażcie mi swoje działania. No, to jest bardzo proste. Panie redaktorze, ja nie miałbym żadnych pretensji do organizacji ekologicznych, do organizacji ekoaktywistycznych, jeżeli na przykład demonstrowaliby pod firmą,
która produkuje telefony komórkowe i powiedziała tak. Ich postulaty byłyby następującej treści. Zacznijcie robić telefony komórkowe, które starczą raz na 5 czy 10 lat i wtedy po 5 czy 10 latach będzie ten telefon można wymienić. Dlaczego ja o tym wspominam? Ano dlatego, że do produkcji baterii w telefonach komórkowych, ale też do produkcji baterii w samochodach elektrycznych jest wykorzystywany kobalt. Gdzie się wydobywa kobalt? Kobalt wydobywa się w Kongo, o ile dobrze pamiętam, gdzie jakoś tam nie widziałem żadnych ekoaktywistów, a planeta jest niszczona. Mało tego, planeta jest niszczona, a przecież tam w niewolniczym systemie pracy, gdzie nie ma żadnych zasad BHP, są wykorzystywane małe dzieci, które pracują bardzo często za, nie wiem, równowartość 4 zł na dzień. Dlaczego tam nie ma ekoaktywistów? Dlaczego ekoaktywistów nie ma przy dyrekcji jakiejś firmy, która produkuje obuwie? I dlaczego nie protestują? Zacznijcie robić buty, które wytrzymują więcej niż jeden sezon. Przecież buty są dzisiaj wykonywane z plastiku. I tak niestety jest. Kupujesz teraz buty, pochodzisz w nim sezon, może dwa, i te buty się do niczego nie nadają, bo zaraz coś się rozklei, zaraz coś się zniszczy, szewc tego nie naprawi. No i co z tym butem zrobić? Po prostu się te buty wyrzuca. A kiedyś buty były robione, chodziło się w nich 5-10 lat. I właśnie gdyby ekoaktywiści protestowali pod takimi firmami, pod takimi siedzibami takich korporacji, mieliby mój głos. Ale oni protestują w miejscach, gdzie jest to kompletnie niepotrzebne. No ale przecież coś trzeba robić, więc kogo się obwinia za to, że niszczy tą planetę? Na przykład rolników się obwinia o to, że niszczą planetę. Obwinia się tutaj technologię grzewczą, że niszczy planetę. Gdzie prawda jest taka, że to jest promil, to jest kropla w morzu. Z jednej strony mówi się, odchodźmy od plastiku, tak? No dobrze, odchodźmy od plastiku. Ja jestem jak najbardziej za, ale gdzie jest alternatywa temu? No ale z drugiej strony jest atakowana na przykład skóra. Przecież skóra, człowiek zawsze nosił skórę, no nie ma bardziej ekologicznego materiału. A tu jest hola, hola, nie wolno nosić skórzanych butów. Dlaczego? No bo się zabija zwierzęta. No, pal szej, że no, buty są wykonywane ze skóry martwych zwierząt. Mięso jest przerabiane, skóra jest wykorzystywana do produkcji obuwia, torebek, pasków. No nie, 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 to nie jest ekologia. Więc należy postawić pytanie, co w ich rozumowaniu jest ekologią? W rozumowaniu ekologią jest to, na co aktualnie jest moda i na co aktualnie jest zapotrzebowanie. Ja rozumiem, że musimy zrobić transformację energetyczną. Wyraźnie przecież w Biblii stoi, czyńcie sobie ziemię poddaną. Nie oznacza to, że możemy naszą planetę niszczyć, bo to jest nasze wspólne dobro, które dostaliśmy od Boga. No ale z drugiej strony, jeżeli nie ma słońca, nie ma energii. Jeżeli nie ma wiatru, nie ma energii, więc te paliwa kopalniane muszą być. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego w takim razie ekoaktywiści nie wymuszają na wielkich koncernach, na naukowcach? Słuchajcie, potraficie stworzyć mięso z próbówki, to jest jako przykład. Potraficie stworzyć genialne komputery, genialne oprogramowania, najnowsze samochody. A dlaczego żaden z was nie potrafi stworzyć takich filtrów na kominy, które będą naprawdę niwelowały te szkodliwe związki o 90%, o 80%? Dlaczego nie postulują badań nad tą technologią, tylko idą po najmniejsze linii oporu? Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Lobbing, szanowni państwo, lobbing. No, a skoro jesteśmy w temacie lobbingu, no to warto tutaj skomentować i wrócić do Mekki wszelkiego lobbingu w Europie, czyli do Brukseli. No i właśnie tutaj chodzi o tą palącą kwestię sprawy usunięcia aut spalinowych i no, jak pan uważa, no bo ta sprawa jest ostatnio szeroko omawiana. Jaka jest pana opinia na ten temat? No wie pan, panie redaktorze, no tutaj no niestety trzeba powiedzieć wprost. Wiele osób może się ze mną nie zgodzić, ale ja polecam wszystkim sprawdzić. Ja jestem człowiekiem, który krytyki się nie boi.
jednym z założycieli Unii Europejskiej jest nie kto inny jak Altiero Spinelli, czyli człowiek, który był członkiem włoskiej partii komunistycznej, która wtedy miała, nazwijmy to, taki prąd stalinowski. On został usunięty, bo był trockistą, został osadzony na jednej z włoskich wysp, no i powstał słynny manifest Sventotene. No, ja wiem, że niektórym może wydać się to dziwne, ale niestety w wielu kwestiach Unia Europejska ma taki trend mocno lewicujący, czy nawet jest wręcz, bym powiedział, marksistowski. Jednym właśnie z takich elementów marksizmu jest też marksizm, który bardzo mocno przenika się ze sferą ekologii. I można władcom Unii Europejskiej wydaje się, że no jak my zlikwidujemy w Unii Europejskiej samochody spalinowe, to ocalimy Ziemię, będzie super. A tak na dobrą sprawę nie, to tak nie działa, bo samochody dalej będą produkowane, chociażby w Chinach, w Ameryce czy na całym świecie, i one będą jeździły. No ale my mamy w tym momencie, proszę spojrzeć, mamy białe rękawiczki, Europa jest wolna od spalin. No nie, proszę państwa, bo zawsze musi być jakaś alternatywa. No i teraz jaka jest propozycja tej alternatywy? No alternatywą jest propozycja taka, że wszyscy przesiądźmy się w samochody elektryczne. Okej, jestem w stanie to naprawdę zrozumieć i mógłbym ten pomysł poprzeć pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, warunki musiały być takie, że samochody elektryczne są względnie tanie, są osiągalne dla przeciętnego zjadacza chleba. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi byłby taki, że samochody elektryczne, ich serwis musiał być opłacalny i żeby każdy, no nie wiem, mechanik potrafił takowy samochód naprawić. Żeby stacje ładowania były wszędzie, żeby te samochody miały osiągi podobne do samochodów spalinowych i na jednym ładowaniu mógłbym przejechać tyle, ile samochód spalinowy. Niestety tego nie ma. No, przeciętny zasięg samochodu elektrycznego to jest 100 km. Stacji ładowania nie ma, pojazdów elektrycznych nie ma na wszystkich stacjach benzynowych. No ale tak jak wspomniałem, Unia Europejska w tym momencie będzie czysta, no bo u nas samochodów spalinowych nie będzie. No to tak nie działa. To jest znowu serwowanie ludziom określonych zachowań pod płaszczykiem ochrony przyrody, ochrony środowiska. No ale z drugiej strony niech można władcy Unii Europejskiej pójdą za ciosem, niech dadzą przykład. Zacznijcie przyjeżdżać do pracy samochodami elektrycznymi, a jak musicie się przemieścić na jakiś szczyt, prawda, Unii Europejskiej czy jakichś organizacji międzynarodowych, no to wybierajcie pociągi, wybierajcie statki, a nie samoloty. Mm-hmm. A w przestrzeni publicznej też się pojawia kwestia tych cmentarzy, no właśnie tych aut elektrycznych. No to nie jest za bardzo ekologiczny pomysł. Jakby pan to skomentował? Oczywiście, że to nie jest ekologiczne. To jest znowu, do czego nawiązałem w mojej wcześniejszej wypowiedzi. Do produkcji baterii w samochodów ekologicznych jest wykorzystywany kobalt. Do wydobywania tego minerału są wykorzystywane niewolniczo dzieci. Nikomu to nie przeszkadza, no bo jest fajnie, no bo mamy elektryczny samochód. No ale dobrze. Bateria samochodu elektrycznego ma określoną żywotność. To nie jest tak, że kupuję samochód elektryczny, no jeżdżę nim 10 lat, 15, 20, czy niektórzy nawet 30. Każda bateria ma swoją żywotność. No i teraz się okaże, jeżeli ta bateria już, no niestety, jest na wyczerpaniu, trzeba ją wymienić, no to pojawia się problem. Mianowicie koszty nowej baterii, żeby ją zainstalować w samochodzie elektrycznym, bardzo często wynoszą tyle, ile kupno nowego samochodu elektrycznego, które wcale nie są tanie. One nie kosztują 50 tysięcy, 70 tysięcy, 80 tysięcy, tylko znacznie więcej. No i teraz pytanie, jeżeli bateria kosztuje więcej niż samochód elektryczny, to co z takowym samochodem zrobić? No, ktoś mógł powiedzieć, no dać go na szrot. No nie, no niestety nie da się go dać na szrot, bo żeby ten samochód zutylizować, czyli rozebrać na części pierwsze, odzyskać co potrzebne, musi być wyspecjalizowany punkt obsługi tych samochodów, a takowych w Polsce jest bardzo mało. No więc ludzie te samochody porzucają, są zakładane specjalne cmentarzyska, gdzie te samochody są przetrzymywane. Ale nikt nie mówi, z jakim skutkiem dla środowiska i dla planety. No bo przecież grunt, że jest ekologia, bo samochód jest ekologiczny. Więc to jest znowu, o czym ja powiedziałem we wcześniejszej mojej wypowiedzi. Niech ekoaktywiści,
Niech chociażby sama wspomniana Unia Europejska wymusza na producentach samochodów elektrycznych takie rozwiązania, żeby te samochody rzeczywiście człowiekowi służyły wiele lat, a nie człowiek kupuje i za parę lat musi coś wymienić. Nagle się okazuje, że koszty wymiany są zdecydowanie większe niż zakup nowego samochodu. No i finalnie ktoś mówi, dobra, to pal sześć ten samochód, idę go oddaję na wysypisko ku temu przeznaczone i przesiadam się w samochód spalinowy. Potrzeba realnych działań. Ale znowu, pieniądze, lobbying. Ale teraz też warto zadać sobie pytanie, dlaczego młodzi ludzie tak bardzo fascynują się tą ideologią i jakoś za bardzo nie dostrzegają tych faktów, o których mówiliśmy wcześniej. Panie redaktorze, powiem panu tak. Każdy z nas, pan redaktor, też był młody i myślał, że zmieni świat. Taka jest prawda. Każde pokolenie się przeciwko czemuś buntuje. Każde pokolenie chce z czymś walczyć. Pokolenie naszych ojców walczyło z komunizmem. Pokolenie naszych dziadków walczyło z komunistami, ale również walczyli z Niemcami. A pokolenie, które mamy obecnie, również próbuje z czymś walczyć. Próbuje zmieniać świat. No i znaleźli sobie przyrodę, planetę. I tak jak powiedziałem, ja to popieram, bo o planetę, o środowisko, o klimat należy dbać. Tylko niestety dzisiejsza młodzież, tak jak wspomniałem wcześniej, jest pozbawiona autorytetów i ma przekręcony kark moralności, ten kręgosłup moralności. I bardzo często współczesna młodzież mówi tak. No, żeby uratować planetę, musimy zrezygnować z jedzenia mięsa. No, okej, mogę się z wami zgodzić, mogę się z wami nie zgodzić. Ale z drugiej strony ta sama młodzież, patrzcie, jacy ci katolicy to są głupi, w piątek mięsa nie jedzą. No, gdzie Rzym, a gdzie Krym? No to oczekujecie jednego od całego świata, ale z drugiej strony dyskryminujecie nas, katolików. Ale powiem więcej. Młodzież chce zmieniać świat, ale nie chce, żeby ten świat, który oni chcą zmienić, zmieniał ich. Jeżeli ja dzisiaj widzę współczesną młodzież, która mówi, należy się troszczyć o planetę, należy troszczyć się o klimat, należy troszczyć się o to i o tamto, dobrze, ale zastosujcie to najpierw w stosunku do siebie. Dajcie przykład, że można to zrobić. I dopiero wtedy postulujcie to, żeby to było wprowadzane na masową skalę. A kiedy na przykład ja widzę młodego człowieka z najnowszym telefonem i on mi mówi, no musimy powstrzymać degradację planety, no to w takim razie może zacznij od siebie. Przecież nie musisz mieć mega super bajeranckiego telefonu. Weź prosty, zwykły, podstawowy. Zaoszczędzisz pieniądze, planeta na tym nie będzie cierpiała, ale o nie, bo jemu ten telefon super nowoczesny jest potrzebny do aktywizmu. I niestety to jest właśnie to, jak młodzież została pozbawiona tych autorytetów, przestała samodzielnie myśleć, bo mają swoich idoli, którzy myślą za nich, którzy im mówią, słuchaj, musisz myśleć tak i tak. To jest ten konsumpcjonizm, to jest ta moda. Czyli wywieranie presji na rówieśnikach, bo chcą być młodzi, bo zaraz tego, że są młodzi, mają swoich kolegów, więc środowisko na nich wywiera istotny wpływ. Ale to jest również to przewartościowanie świata. To jest z jednej strony takie, jakby to powiedzieć, pozbawiamy planetę Boga. Boga nie ma, no bo Bóg nie istnieje. I mało tego, przecież sami jako aktywiści bardzo często chcą za ochroną życia poczętego, ale u psa, kota, wieloryba, słonia, zwierzęcia, ale z drugiej strony postulują aborcję na masową skalę. Boga nie ma, no ale z drugiej strony no człowiek nie może żyć bez religii. Więc kto jest w tym momencie tym bożkiem? Matka Ziemia, Gaja. A jeżeli nawet to jest, jeżeli ktoś jest takim aż bardzo ateistą, że nawet w to nie wierzy, to on sam dla siebie jest Bogiem. To on wie, co jest dla niego najlepsze i dlatego chce zmieniać ten świat. To jest niestety proces, który trwał wiele lat. I niestety ten proces będzie się pogłębiał, bo chociażby ideolodzy tego złego pojętego ekologizmu, tego marksizmu są na uniwersytetach, kształcą młodzież, która później wychodzi, kształci kolejne pokolenia, która przekazuje tę zgubną ideologię swoim rówieśnikom.
To jest niestety tym, to jest niestety powodem tego, dlaczego organizacje ekologiczne, tak, te pseudoekologiczne, tak bardzo wpływają na młodzież i no niestety, muszę to powiedzieć z wielkim bólem serca, zawładnęły ich umysłami. Będziemy musieli tutaj postawić kropkę. Dziękuję panu za udział w naszym programie. Pozdrawiam, z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję za zaproszenie, z Panem Bogiem. Życzę państwu miłego dnia. Do widzenia i do usłyszenia. Ja również życzę państwu miłego dnia. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.